Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Dzisiejszy felieton będzie troszeczkę inny, bo chcę cofnąć się do 1992 roku. 3 dni temu mieliśmy 2. rocznicę śmierci, odejścia od nas, odejścia do Pana Boga, premiera Jana Olszewskiego. I ta postać, która jest jednym z najwybitniejszych polskich polityków, mężów stanu, twórcy polskiego ruchu niepodległościowego, współczesnego polskiego ruchu niepodległościowego. Jej upadek tego rządu, obalenie tego rządu przez nocną zmianę ciągle wywołuje dyskusje i rozważania, bo wiemy wszyscy, jak wielki był dorobek rządu Jana Olszewskiego. W ciągu niecałych 6 miesięcy została zablokowana tak zwana prywatyzacja, w istocie grabież majątku polskiego. Został przywrócony wzrost dochodu narodowego po dramatycznych wydarzeniach i jego w istocie zniszczeniu. Zostało uratowane polskie rolnictwo przez utworzenie minimalnych cen rolniczych. Wymienianie wszystkich tych zalet dzisiaj by, teraz by zabrało zbyt dużo czasu, ale ciągle jest pytanie, dlaczego ten rząd upadł. I dzisiaj myślę, z perspektywy tych blisko 30 lat, patrząc na wydarzenia, także te, które dzisiaj mają miejsce, na pewno trzeba zwrócić uwagę na olbrzymią rolę nienawiści ze strony środowisk postkomunistycznych, reprezentowanych przez dużą część ówczesnych dziennikarzy. Oczywiście te twarze, które dzisiaj widzimy, pani Olejnik, pana Lisa, wtedy ci ludzie odgrywali olbrzymią rolę. No ale warto pamiętać, że z tyłu stał po prostu Jerzy Urban. Pamiętamy ten film, a który pokazywał, jak pani Olejnik, przychodząc kilka przecznic, wsiadała po kryjomu do samochodu, w którym właśnie siedział ten człowiek. Ten człowiek, który trafnie był nazwany przez jednego z wybitnych chrześcijańskich polskich polityków, pana Ryszarda Bendera, i trafnie przecież nazwany człowiekiem, który odgrywał taką rolę, jak w stanie wojennym odgrywali najgorsi reklamujący aparat komunistyczny ludzie. Człowiek, który był synonimem kłamstwa komunistycznego. Człowiek, który niszczył prawdę i niszczył pamięć o Polsce niepodległej. I ten człowiek stał się zapleczem właśnie ówczesnych dziennikarzy. Dzisiaj ich widzimy znowu. Dzisiaj ich widzimy, jak protestują przeciwko podatkom. Protestują ludzie, którzy są naprawdę bogaczami, bo przecież prywatne dziennikarstwo, jeśli chodzi o telewizję, to są gigantyczne pieniądze. Nie będę dyskutował, czy to jest kwestia 5 miliardów złotych przychodu, czy jeszcze większych sum, ale żeby tacy ludzie narzekali na to, że ich podatki pójdą na walkę z COVID-em, że ich podatki będą sprzyjały odbudowie polskiej tożsamości narodowej i pójdą na działanie niesłychanie istotne Ministerstwa Kultury, to trzeba naprawdę dużej bezczelności, dużej takiej przekonania, że to w ogóle nie ma znaczenia, co się powie, znaczenie się ma to, jakie ma się wpływy. Otóż z tego punktu widzenia, patrząc, rząd Olszewskiego, poza wielkim dorobkiem gospodarczym, politycznym, związanym ze sprawami międzynarodowymi, miał jedną zasadniczą zaletę, mianowicie powiedział nie agenturze, ujawnił zakres wpływów agentury i to spowodowało tę niezwykłą nienawiść. Oczywiście powodów było więcej, oczywiście kwestia baz rosyjskich miała olbrzymie znaczenie i stosunki z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, ale to, że powiedziano jasno, nie będziemy tolerowali sowieckiej agentury i pokazano dowody, jak szerokie ma ona wpływy, miało znaczenie rozstrzygające. Warto to o tym dzisiaj pamiętać, gdy oglądamy współczesną rzeczywistość.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.